Dziwnie się to wszystko poukładało, ponieważ mam na sobie taką samą bluzę jak wczoraj, ale nagrywam tydzień później. Ale tak czy siak, witam was w kolejnym odcinku Na kanale Koza Manager W kolejnym odcinku, w którym Prowadzimy AS Monaco W kolejnym odcinku, w którym zapraszam was oczy Oczywiście na stronę Ergol.com Ponieważ tam z kodem KOZA macie 7% Zniżki e, Możecie oczywiście także zaglądać do sklepów stacjonarnych Jeżeli takowe macie w okolicy Polecam, bo obsługa jest naprawdę zawodowa A ostatnio naprawdę dużo nowości Mega nowe paki od Adidasa Mega nowe paki od Nike, więc warto e, Sprawdzać, słuchajcie My teraz e, jesteśmy już gotowi na mecz z PSG. E, jesteśmy w formie, jeśli chodzi o, o nasz skład, no bo zobaczcie, w pierwszej piątce aż dwóch inaczej spośród zawodników, którzy zdobyli 5 goli, dwóch z naszych jest tam dwóch naszych zawodników, więc to jest naprawdę fajna sprawa. No i zobaczymy, czy uda nam się to dobre tempo strzeleckie utrzymać także z Paris Saint-Germain. Jeśli chodzi o pozycję naszą w, klub... naszą w lidze, no to to jest trzecia lokata, ale oczywiście to jest siedem kolejek, zaledwie, więc tutaj naprawdę na dużym spokoju. Sebastian Aller, wspominany przeze mnie przed, chwil... przed chwilą, leciutko zmęczony i zastanawiam się, czy chcemy, żeby on wystąpił w tym spotkaniu, czy chcemy podjąć to ryzyko. Na pewno Ben Yedder musi pojawić. Się na ławce rezerwowych e, chciałbym, żeby tutaj e, Masuba także sobie wskoczył. E, Alerti Badu... Czy chce cokolwiek zmieniać? Się zastanawiam. Czy tutaj robimy jakąkolwiek roszadę? Czy pojawi nam się? E, no nie no, Gosens się nie pojawi, bezkontuzjowany. Czy Czerki się pojawi? Nie, wychodzimy tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gramy w Paryżu na Park de Prince. To będzie ciężkie spotkanie. Ale remisujemy 2 do 2. To nie jest zły wynik. Nunierz strzela po raz kolejny. Sangary tak samo wpisuje się na listę strzelców, więc spoko. Słuchajcie, wywieziony punkt z Spark de Prenz. To zawsze jest sukces. A teraz gramy z Benficą. Gramy z Benficą w meczu, który jest na pewno istotny, ze względu na to, że oni także wygrali swoje spotkanie, więc tutaj no, walczymy o pierwsze miejsce w grupie. A tak naprawdę, jak najchętniej chciałbym tu jak najwięcej wygrać, jak najszybciej, żeby wyjście z grupy Ligi Mistrzów nie było dla nas bólem głowy. Mam nadzieję, że tak też będzie. Weźmiemy sobie na ławkę Bondo zamiast Busiego. Tutaj chciałbym, żeby pojawił się także Majecki na ławce rezerwowych W miejsce e, Matsimy Jalu wystąpi e, W pierwszym składzie e, Więc zrobimy tak Że tu wystąpi sobie Pyk I tu zaprosimy sobie Jalu e, I zastanawiam się co zrobić na pozycji Tego obrońcy ponieważ tutaj Wydaje mi się no nie no nie chcę żeby grał Tu Verissimo no tu zagra po prostu Jalo i Sangarenie zagra, zagra Verissimo. Ehm, w ten sposób zatem to wygląda. Moriba odpocznie, w jego miejsce oczywiście Matazo, e, bo bardzo chciałbym go zobaczyć. Moder e, zagra, bo jest w niezłym, e, no jest w miarę wypoczęty, ale oczywiście od pierwszej minuty zagra także Czerki. No, i czy chcemy na ataku coś zmienić? Tak jest. Wisam ben jeder. Więc sporo rotacji, sporo zmian, no ale one wynikają z tego, że wielu naszych zawodników po prostu było zmęczonych, zatem e, musimy e, mądrze to wszystko poukładać. Jeżeli chodzi o rywali, to jest bardzo ciekawy e, skład, no bo między innymi jest tam Tete na skrzydle, Żota, e, ale przede wszystkim Muriel e, na ataku, więc tutaj naprawdę się dzieje, jeśli chodzi o naszych rywali. No i tak się wystraszyłem trochę, że to się źle skończy, źle się skończyło. Benfica wygrywa z nami w księstwie 1 do dwóch. To jest bardzo zła informacja, ale spokojnie, też nie jest to na pewno powód do paniki. Pierwszy mecz wygraliśmy z Chelsea, bodaj, jeśli dobrze pamiętam, więc tutaj naprawdę na luzie. Teraz gramy z Onżer. Skład powinien być także wypoczęty wreszcie, więc jest to um, dobra informacja. To co istotne, w tym meczu będzie jedna zmiana na pewno, a mianowicie między słupkami zobaczymy Majeckiego, tylko. Zaryzykuję i go dam, ale no ciężko jest, słuchajcie utrzymać wszystkich w takim szarpnesie, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, nie? To jest naprawdę bardzo duże wymaga, bardzo wymagające. Pojawi się także Jude Spence w podstawowej jedenastce. Mam nadzieję, że nie będzie nas to kosztowało punktów i nie kosztuje. Sosa strzelił oraz Luke Bakio, którego wprowadziliśmy, więc wykorzystuje swoją szansę Belk. No i to jest oczywiście bardzo dla nas cenne, że zawodnik, który pojawia się w pierwszym składzie jako... jako no, no niestały bywalec radzi sobie naprawdę dobrze, w wyniku czego jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli cały czas. To są już cztery punkty przewagi nad Olimpikiem Lyon. Oczywiście na tym etapie to niewiele zmienia, choć z drugiej strony jesteśmy w takiej lidze, gdzie początkowe straty może być potem ciężko nadrobić, bo jeżeli złapiemy dobry rytm, my. No, to już Lyon będzie miał naprawdę duże problemy. Strasburg wysoko, to na pewno jest, e, myślę, jakąś niespodzianką, że e, to oni tak dobrze zaczęli ten sezon. Zobaczymy. Na razie na spokojnie. Ważna jest Liga Mistrzów i przy okazji e, trzymanie dobrego tempa w lidze. To powinno nas najbardziej interesować. Zresztą, słuchajcie, jeżeli my skończymy sezon na podium Ligi Francuskiej, ja będę zadowolony. Zdobyliśmy mistrzostwo w zeszłym sezonie. Ale musimy, wiecie, mieć sporo pokory, o tym trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o to spotkanie, gramy teraz z Lurią. No i zaraz będziemy przyglądali się temu meczowi. Ale na początku chciałbym zobaczyć, bo widzę, że wielu z Was zastanawia się nad tym, jak radzi sobie jeden z piłkarzy, a mianowicie Nikolo Zalewski. Mamy Zaniolo. To może to jest Nikola. Czy coś źle napisałem? Zobaczmy. Jest Nikola Zalewski, 22 lata, Polak, jest wolnym zawodnikiem bez klubu, słuchajcie. No, jak na razie ta kariera raczej nie toczy się tak jak my, kibice reprezentacji Polski byśmy sobie tego życzyli, więc, w związ... więc było dużo próśb o to, i, i tę prośbę tutaj spełniamy. No i co? Czekamy na to, co wydarzy się dalej. Gramy z Lurią. W tym spotkaniu wyjdziemy. No właśnie, czy wyjdziemy najmocniejszym składem? Wydaje mi się, że tu chciałbym dać szansę Majeckiemu po raz kolejny, e, ale to nie jest tak, że jestem jakkolwiek zawiedziony postawą naszego e, głównego bramkarza, Co, to to nie, e, tylko po prostu chcę, żeby Polak dostawał też szansę po to, żeby sprzedać go drożej. E, ja wiem, że brutalnie to brzmi, ale ja nie widzę w nim niestety przyszłego naszego bramkarza. Podstawowego, e, i dlatego też e, chciałbym, żebyśmy żebyśmy podbili jego wartość i zarobili na nim jak najwięcej i ściągnęli między słupki kogoś innego. Diatta, Aller e, oraz Aller e, strzelali bramki. E, Luke Bakio dostał szansę drugi mecz z rzędu, jednak e, tym razem nie zaprezentował się tak dobrze. No a my gramy teraz z Anderlechtem, no i e, jest to spotkanie, przed którym. No, czuję się w miarę pewny, ale z drugiej strony, no jednak musimy tutaj, wiecie, mieć, yy, mieć się na baczności, to trzeba wygrać. To jest mecz, w którym trzeba zdobyć trzy. Punkty. Jedziemy do Brukseli po komplet oczek i tutaj nie ma zmiły, nie ma co do tego wątpliwości. Ruiz Atil pojawi się nam tutaj. Bondo weźmiemy także ze sobą na ławkę rezerwowych e, i chciałbym jedną zmianę tylko zrobić e, za Muribe Matazo. Liczę na to, że zawodnik, który w zeszłym sezonie strzelił parę goli z głębi pola, e, będzie w stanie to znów powtórzyć. Nie był w stanie, a z Anderlechtem. Przegrywamy, i to jest na pewno szokująca informacja. To jest na pewno szokująca informacja, bo tego nie spodziewał się absolutnie nikt. I po doskonałym starcie w lidze mistrzów, sytuacja teraz robi się mega nieprzyjemna. Trzeba mieć nadzieję, że Benfica poległa z Chelsea, albo wręcz przeciwnie, że Chelsea e, nie zdobyła punktów. Ale to jest bardzo zła informacja, to jest naprawdę fatalna informacja i Monako gra teraz z Brest, e, no do tego meczu jesteśmy gotowi, tu wygramy zapewne, tak też się dzieje, Moder oraz e, Badu z, z bramkami, ale no, 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 no szokowało mnie to rozstrzygnięcie starcia w Lidze Mistrzów. No, tego absolutnie się, słuchajcie, nie spodziewałem. Olympik Lyon, słuchajcie, zaczął ten sezon. No, no, słabo, to trzeba przyznać, bo to jest piąta lokata, ale zobaczcie, że te straty, to już jest 10 punktów zgubionych do Paris Saint-Germain, 9 do nas. E, nie, przepraszam, tam przesadziłem. Do nas, e, do nas chyba. E, trochę lepiej to wygląda, e, tak czy siak? No, widzimy, że tutaj zalewski to nie jest ten poziom. Czy ja cię mam na liście? Dam ciebie na listę, bo możliwe, że będziemy chcieli się to był dodatkowo tutaj posłużyć do zwiększenia głębi e, naszego składu. Też ten Lejte wyglądał tyle ciekawie, że jest to zawodnik lewonożny. Więc ja zawsze na takich zawodników mam wiecie. No, 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 lubię mieć oko, no bo oni się przydają po prostu. Gramdra teraz z Montpellier. E, w tym meczu jedna zmiana, a mianowicie Moriba e, ustąpi miejsca Matazo. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby ten po raz kolejny pojawił się w składzie. E, Musaba e, zmieni się ze Spencem. Ruiz Atil, e, ale ja to dziwnie powiedziałem. Ruiz Atil, e, Ruiz Atil za Moribę. E, no i dodatkowo Czerki do podstawowego składu za diatę. Więc w ten sposób mamy to poukładane. Zobaczymy, czy Czerki sobie poradzi, jak to wszystko będzie wyglądało. Wygrywamy 2 do 4. Moder z dwoma golami, Czerki z bramką. Więc tutaj naprawdę zaskakujący zdobywcy, jeśli chodzi o, o, o bramki, bo, no bo Moder z dubletem to jest naprawdę duża rzecz. Jesteśmy na ostatnim miejscu w grupie, słuchajcie. To jest bardzo, 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 bardzo. Oj, no bardzo nieprzyjemna sytuacja i to bardzo nieprzyjemna sytuacja mmm... No nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. Oczywiście, teraz jeżeli wygramy z Anderlechtem, to może być nawet miejsce drugie, ale musimy wygrać. A przypominam, że w Brukseli polegliśmy. Skład jest gotowy i mocny. Nie mam zamiaru pozbywać się z jedenastki Modera, mimo lekkiego zmęczenia, ale tu zobaczymy sobie Czerkiego po raz kolejny w składzie. Czy chce coś jeszcze zrobić? Nie. Niech to będzie tak, chociaż wiecie, co Baduje zmęczony, więc tu niech będzie Musaba. Ruiz Satil zostanie poza kadrą meczową. Wygrajmy to, słuchajcie, wygrajmy to, bo ta sytuacja naprawdę, naprawdę jest teraz tragiczna. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Trzeba wygrać z Chelsea, trzeba wygrać ze, z Benfiką i, i naprawdę mieć nadzieję na jakieś pozytywne rozstrzygnięcia, bo bardzo sobie napluliśmy tutaj do zupy tymi, yy, ty, tymi wynikami. E, jest lekkie zmęczenie w środku pola, e, ale też bez przesady. E, natomiast e, tutaj zagra sobie Jalou Sangare na tej pozycji dzięki temu Nunierz w środku pola z Moderem i to jest wszystko, co chciałem tutaj e, pozmieniać pe, przed meczem ze Strasburgiem, no bo przecież to jest jakże istotne spotkanie, w którym wygrywamy. I Thiago Jalou w 85. minucie strzela gola. Gola, który... No, właśnie, który może być bardzo dużym bólem głowy dla Moriby, ponieważ e, no ja prawdopodobnie zacznę teraz stosować to rozwiązanie. E, no bo, skoro w tak ważnym meczu nie straciliśmy bramki, czyli ta obrona była szczelna, a zdobyliśmy jeszcze gola e, i zdobył, zdobył tego gola obrońca, e, który wszedł, e, no to naprawdę trzeba być zadowolonym. Słuchajcie. Treningi działają świetnie, rozwój drużyny jest widoczny. Uważam, że głębia kadry jest naprawdę optymalna, bo tutaj patrzcie, że niewielu zawodników może narzekać na, na to, że nie są zaopiekowani na treningach, ba nikt nie może na to narzekać, więc to jest naprawdę super sprawa i tak to powinno wyglądać, ale słusznie w swoich komentarzach e, mówicie o tym, że powinniśmy troszeczkę mocniej tutaj postawić na młodzież, postawić na rozwój tej młodzieży, no w końcu jesteśmy Monaco e, i tak jak mamy wielu młodych piłkarzy w kadrze, tak można by było troszkę więcej tych młodych gwiazd znaleźć, zatem e, tu jestem gotowy e, zapłacić duże pieniądze skautom, e, a w zasadzie za skautów, no i porozsyłać po całym świecie i to dosłownie, ponieważ chciałbym, abyśmy tutaj zapuścili swoje ręce do krajów Magrebu. Zatem weźmy sobie do Algerii, wyślimy skauta jednego, drugiego skauta wyślemy sobie do Maroko, więc w ten sposób to wygląda. No i pan Bułgar. E, będzie w, we Francji. No po prostu na naszych rodzimych ziemiach przez 9 miesięcy. Zatem tu mam nadzieję, że z tych 9 miesięcy urodzi się parę pięknych gwiazd. E, naprawdę na to liczę. Zatem tu zgodnie z waszymi prośbami e, to sprawdzamy, ale także były inne komentarze. Komentarze o to, żebyśmy sprawdzili e, piłkarza, który był naszym podopiecznym. Wielu z was naprawdę jest ciekawych losu e, jednego z naszych piłkarzy w w Powiem szczerze, ja nie pamiętam, czy on tam jeszcze jest, bo mam wrażenie, że jakiś czas temu patrzyliśmy na Pau. No i że ten zawodnik nie wyskoczył. Mi chodzi o tego juniora, który miał cechę e, jednego klubu. E, I to był chyba on. Tak mi się wydaje, że to mógł być on, tak jest, to jest on. Zobaczymy. Słuchajcie, 18 lat, nie wykluczam próby ściągnięcia go do nas. Ja wiem, że ma cechę jednego klubu, ale może się uda. E, bardzo interesujący jest dla mnie także ten jako piłkarz, którego tutaj możemy śledzić Cały czas Sako Jest tutaj, tercicz No ale to jest poziom zupełnie nas nie interesujący Ale Paul van Ecke, wiecie co Sprawdźmy go sobie, zobaczmy. Nic nas to nie kosztuje, a może e, będzie to scouting ciekawy. No dobra, e, czekamy zatem na to, co wydarzy się dalej. Mamy już listopad, dla nas wyjątkowo mroczny, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak na razie w Lidze Mistrzów radzimy sobie fatalnie. Po fantastycznym początku to jest naprawdę bardzo, bardzo nieudana europejska kampania. No i powoli trzeba myśleć o Lidze Europy, jak tak dalej pójdzie. Gramy teraz z Stadrem, a zaraz gramy z Chelsea. I tutaj trzeba naprawdę dobrze rozważyć siły. Przede wszystkim wyjdziemy tutaj tym zestawieniem. Chociaż nie. Zagra Moriba i zagra Matazo. Gramy bez e, podstawowych, środkowych pomocników. Sangare wydaje mi się, że wytrzyma te trudy. W środku Obrony, młody Matsima i Jalo. Prawa strona to będzie Jude Spence. Sosa z Brakulaku zagrać musi. Za to w ataku cały nowy zestaw. Tutaj naprawdę kadra e, będzie bardzo, bardzo pozmieniana przed tym meczem. E, no ale nie ma co się dziwić. Po prostu e, ja tutaj naprawdę dmucham, chucham na zimne, żebyśmy byli pewni tego. Że w meczu, chociaż wiecie co, no tutaj to tak naprawdę Czerki mógłby zagrać. Nie, Czerki zagra w kolejnym. Skoro Czerki zagra w kolejnym, no to Diatta mógłby wystąpić tutaj. E, więc słuchajcie, ja tu naprawdę dmucham, hucham na zimne żebyśmy byli pewni tego, że na Chelsea będziemy w jak najlepszej dyspozycji. Ten skład i tak nie wygląda źle, w sensie e, te oceny ogólne są naprawdę bardzo porządne. Ja mam nadzieję, że my wygramy. Ja nie czuję, żebyśmy oddawali tutaj to spotkanie. Tak też się dzieje, wygrywamy. No ale to co najważniejsze, naprawdę liczę na to, że na The Blues będziemy w pełni sił, że na The Blues będziemy naprawdę wypoczęci. Zobaczmy zatem jak to wygląda. Skład jest jest dobry. Jest gotowy. Na to liczę, słuchajcie. To, co istotne, nie zaufamy w tym meczu Moribie. Eee, w tym spotkaniu zagramy w ten sposób. Nunierz w środku pola. Sangare na defensywnym. W środku obrony Jalo Lekko zmęczony, ale liczę, że że da chłop radę. no i Czerki Dostaje szansę od pierwszej minuty, zatem e, Sami widzicie, że tutaj naprawdę Podchodzimy do tego spotkania Bardzo na poważnie e, Przygotowałem się dobrze, skład jest gotowy Gramy u siebie Powtórzmy wynik ze Stamford Bridge Proszę, wygrajmy to spotkanie Przegrywamy Lang w 73 minucie I trzeba niestety powiedzieć Powiedzieć o revoir Lidze Mistrzów tak jak w lidze radzimy sobie świetnie, tak rozgrywki europejskie dla Seska Fabregasa są na razie szokiem i to szokiem dużym. Zobaczmy co wydarzy się dalej. Gramy teraz z Bordeaux. Na jesteśmy niemal gotowi, ale damy odpocząć dwóm zawodnikom, zatem tu Matazo dostanie swoją szansę oraz młody Musaba wystąpi na szpicy. Dodatkowo chciałbym, żeby zagrał Jalou, yy, ale ten wydaje się tak jest. On jest mocno zmęczony, więc, więc damy mu sapnąć. Yy, no i co? Tak, te, tak też podchodzimy do tego meczu. No, jestem smutny, jestem smutny, że ta liga mistrzów nam yy, nie poszła. No ale w, u siebie, znaczy w, na krajowym podwórku e, trwa nasza la zabawa w najlepszej. Tutaj nie możemy sobie nic zarzucić, bo łeb w łeb ścigamy się z Paris Saint-Germain. E, Diatta rozmawia z nami na temat e, nowej swojej pozycji, więc nie wiem, gdzie tam został wpuszczony. E, my mamy informacje na temat juniorów, którzy są w szkółce i wydaje mi się, że warto by było tutaj zrobić srogie czystki, jeżeli chcemy zaraz ściągać gwiazdy. Nowe, młode, to trzeba się tu określić. No i niestety, ci zawodnicy nie są wystarczająco dobrzy, to, 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 to zwyczajnie nie, nie, nie zadziała. Tu oczywiście tak, że tak naprawdę jedyny piłkarz, z którym możemy wiązać jakieś nadzieje, to jest ten hybner, ja go wezmę tylko po to, żeby go sprzedać, żeby zarząd po prostu. Czuł, że coś się dzieje, żeby zarząd po prostu czuł ruch w interesie młodzieżowym, dlatego też przechodzimy sobie tutaj. No, widzicie, już, już to dobrze wygląda, więc wydaje mi się, że, że to warto oczywiście zrobić. No, i ty kolego, niestety, nie zabawisz zbyt długo w tym klubie. No, na pewno tutaj ten Portugalczyk, ten Francuz, to jest dwóch zawodników, z którymi możemy naprawdę wiązać nadzieję. Tutaj ten Ismael tak samo wygląda bardzo, bardzo spoko. No i co? Lecimy dalej. Clermont Foot e, przed nami. E, e, mogę powiedzieć Hymanowi, że jestem pod wrażeniem, i jak najszybciej, niech nam ucieka z zespołu. na, my, na mecz z ostatnim zespołem ligi. Klikamy klik przez co mamy symulację i nie zmieniłem nic w składzie. No nic. Eee, wydaje mi się, że tu po prostu przejdziemy do wyniku. Wygrywamy. Diatta i Badu strzelają bramki. Aler mam wrażenie, że troszeczkę nam się zaciął. Eee, no ale ważne jest to, że wygrywamy. To jest najistotniejsze. Eee, no i zaraz kolejne spotkanie z Troj. Eee, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Scouting także zakończony. Zobaczymy tego Kamila. No ale to niestety nie jest poziom, na którym chcielibyśmy mieć do siebie ściągniętego zawodnika. Tak samo zresztą sytuacja wygląda z Van Ecke. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę, no to dosyć mocno interesuje mnie ten Rocco Scone bądź, bądź Leslie. To są tacy piłkarze, których fajnie by było ewentualnie do siebie dokoptować. Tylko pytanie, czy oni teraz rzeczywiście mieliby realną szansę na to, żeby dalej u nas grać? No bo mamy ściągniętego jednego środkowego pomocnika, który jak na razie jeszcze nie wącha nawet murawy. No, i to jest ten problem, prawda? Eee, wracają z. Wraca z kontuzji. Robin go sens. To jest bardzo istotna e, informacja. My gramy teraz stroj, e, a następnie będzie spotkanie z Benfica w lidze mistrzów. E, na pewno, e, jakby już bez, e, bez znaczenia, e, jest dla mnie to spotkanie w lidze mistrzów, ale znaczy pod względem tej zmiany, którą teraz chcę zrobić, ale chcę, żeby tutaj mogli zagrać też trochę nieoczywiście piłkarze. Zatem, Ben Jeder e, i. Luke Bakio od pierwszej minuty na prawej obronie Jude Spence. Po prostu chce wykorzystać możliwość tego, no, że gramy z odrobinę e, słabszym rywalem, więc tutaj e, duże zmiany. I chciałbym, żeby Bondo e, zadebiutował w tym meczu i wystąpi zamiast Modera. I to nie jest tak, że ja. E, Mniej cenie Modera niż Moribę, bo akurat jest tu całkowicie na odwrót, ale wolę, żeby Moder odpoczął przed, Lig przed Ligą Mistrzów niż e, Moriba. E, zatem tego typu zmiany mamy już zrobione. E, ty jeszcze możesz sobie wskoczyć tutaj. No i chciałbym, żeby Matsima zagrał. Nie gra w tym meczu, nie zagra w tym meczu Jalo. E, z jednego prostego powodu, bo on zagra w kolejnym spotkaniu z. Z, z, z Benfiką, Więc zrobimy w ogóle tutaj jeszcze zmianę. A mianowicie, chciałbym zobaczyć tutaj e, matazo. W ten sposób. Więc Młody Środek Pola. No, zobaczymy. Zobaczymy. Trochę eksperymentujemy. Trochę po krawędzi tu poszedłem. Ale nie wyszło źle. Ben Jeder z dubletem, więc stary napastnik poprowadził tę grupę dzieciaków. No i czyste konto przy okazji. Po ratingach widać, że naprawdę tutaj każdy zapracował na ten wynik, bo wszyscy, którzy byli na boisku no, w poważnym wymiarze czasu, mieli oceny na zielono. Luke Bakio, tak samo niezły występ, 7-0 to, to jest bardzo dobra ocena. To co istotne, patrząc na młodych, Bondo. Fantastyczny, chyba debiut, prawda? 7,5 oceny ogólnej. Dodatkowo w środku pomocy Matazo 7.1, Moriba 7.1. To są naprawdę wyniki, które ja szanuję. To jest naprawdę postawa, której oczekiwałem. No i widzicie, z tą mniejszą kadrą, więcej szans mają ci zawodnicy. Oni rzeczywiście mogą się pokazać. No i słuchajcie, teraz gramy o. No właśnie o co? Bo jeżeli mielibyśmy. Remis pomiędzy Chelsea a Anderlechtem to wydaje mi się, że jest szansa, że jeszcze awansujemy do Ligi Mistrzów, ale musielibyśmy wygrać, znaczy dalej widzę Mistrzów, ale musimy wygrać z Benfiką. I nie żebym ja się nie czuł, że my to wygramy, ale naprawdę boję się tego starcia. E, Nunies, Sangare, Tujalo, e, Diatta, Nie, Tuczerki. Aler na tej niższej pozycji niby da radę. No to skoro on da radę, a nie, ale. Be, chciałem dać Ben Yedera, ale widzę, że Ben Yeder jest tak zmęczony, że to nie ma sensu. Trzymajcie kciuki, wygrajmy. Wygrajmy, i wtedy będziemy mogli myśleć o czymkolwiek. Wygrywamy. Badu i Sangare strzelali gole. Ja nie mam pojęcia, co się wydarzy dalej. Zobaczymy po ratingu, chyba przede wszystkim. No niestety. Wiemy, że zawodnikiem roku został Pedro G. Gdzie on teraz gra? Gonsalves gra teraz w Barcelonie, coś mi się wydaje. Tak jest. Więc ciekawe, czy tak będzie w 2024 roku. Już słuchajcie, to brzmi nieprawdopodobnie. Co dwa lata, to naprawdę. No, no, no ciekawy jestem. Eee, no a my niestety wiemy, że nasza sytuacja w Lidze zakończyła się na miejscu. No może zobaczymy zaraz na którym miejscu. Eee, na miejscu trzecim. No punktu nam zabrakło do Chelsea. A bo Chelsea, wygra... bo, a, bo Chelsea miała punktów 7, czyli my powinniśmy być za Anderlechtem. A ja miałem to, co chciałem, czyli miałem remis. Miałem to, co chciałem, czyli był tam remis. Czyli źle prosiłem. Źle prosiłem los, gdybym dobrze poprosił... Ej, 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 no koza matematyk, słuchajcie, zatem wiemy jedno, będziemy w Lidze Europy, e, co jest o tyle plusem, że no, będzie tam chyba miejsca troszeczkę dla tych młodszych, no ale z drugiej strony, no to nie jest na pewno sytuacja, w której to Monako chciałoby się znaleźć, to na pewno nie jest sytuacja, do której dążyliśmy, tym Monaco, dlatego teraz fokus na Lidze, no i fokus na Lidze Europy, żeby ją po prostu wygrać, no bo to by jednak było coś, gdybyśmy byli w stanie podnieść tę ligę Europy, to na pewno będziemy z siebie mogli być zadowoleni. Jeśli chodzi o skład, no to będzie on wyglądał w ten sposób. Tutaj zobaczymy sobie o tym razem od pierwszej minuty, bo Czerki, a nie Czerki nie jest zmęczony, więc Luke Bakio i Diatta będą tymi wspomagającymi. No i słuchajcie, mamy już powoli, powoli wchodzącego go sensa. On jeszcze. A nie, on jeszcze nie jest gotowy. Dobra, czyli on. On jeszcze jest poza kadrą. Dobra, zatem w ten sposób przygotowujemy się do tego starcia. Olimpik Lyon, choć w tym roku nie najlepszy, to zawsze groźny. Więc zobaczmy, jak tam w Lyonie sobie poradzimy. Wygrywamy 1-0, Czerki z bramką. Pięknie, pięknie, pięknie. To jest naprawdę... To jest naprawdę ważne zwycięstwo. Bardzo wartościowe, bo tak jak mówię, to zawsze będzie ciężki teren, to zawsze będzie ciężki rywal. No i dzięki temu cały czas trzymamy jednopunktową przewagę nad Paris Saint-Germain. To jest naprawdę duża rzecz. To jest naprawdę duża radość. No i przede wszystkim dostajemy teraz także raporty odnośnie młodzieży. Zobaczmy zatem, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, tu się wszystko musi zgadzać. Tu wszystko musi być tip top. 950 tysięcy biorę, ale to jest nadal bardzo nisko, jakby nie wierzę w tego juniora. Od razu to mówię. E, jesteśmy na takim etapie, że 800 tysięcy już odrzucam. E, to naprawdę muszą być topowi juniorzy. To naprawdę musi być i wysoki potencjał, i wysoka, e, i wysoka wartość na początku. Kręcąca się bardzo blisko miliona. No i na przykład taki Marokańczyk e, mnie cieszy. Tutaj już nie. Ja wiem, że możliwe, że tego gościa byłbym w stanie podnieść, ale ja już się na to nie zgadzam. Jakby e, musimy mieć bardzo gęste to sito selekcji. Bo inaczej z tymi juniorami naprawdę się będziemy kopać po czołach. E, zatem tak, ten 15-latek dobrze wygląda, słuchajcie. A zobaczmy, co jeszcze można by było z niego zrobić. E, ja osobiście bardziej chciałbym go skierować w kierunku środkowego pomocnika ofensywnego. Czy chciałbym, czy nie chciałbym? Nie. Chciałbym go skierować w kierunku skrzydłowego. To będzie miało więcej sensu, e, bo wtedy poprawi jeszcze podania i. I passing, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ma niskie pracowitości, więc no, leniwiec nam się trafił straszny. No i zobaczmy tego pana CDM, CM, CB. Wiecie, że ja uwielbiam takich zawodników, więc zobaczmy tego gościa z Algierii. No i trzeba przyznać, że tutaj CDM rzeczywiście może z niego być. A gdyby cię tak do CMA podciągnął, no nie, bo te strzały już są zupełnie nie, nie okej, okay. Eee, nawet na tym CDM-ie tak średnio. Ja bym z Tobą szedł od razu na CMA. Ja bym z Tobą szedł od razu na, C na CBK i, i zobaczymy, jak to będzie. Zatem, e, wyraźne wytyczne są. Szkółka Juniorów działa w najlepsze, a my gramy teraz z Lil. Jeżeli uda nam się wygrać, to tak naprawdę, mimo że jest bardzo wcześnie, to będzie jasny sygnał, że w lidze francuskiej liczą się tylko dwa zespoły. Eee, my? Oraz PSG, Bo jesteśmy w stanie już tutaj zrobić naprawdę gigantyczną przewagę. Zatem e, przygotowujemy się do tego meczu e, w pocie czoła. E, zmiany oczywiście są potrzebne. E, do tego układu teraz przechodzimy, bo to jest układ, który chcę widzieć jak najczęściej. E, w dodatku Czerki wystąpi, słuchajcie, no on nie daje mi argumentów, żebym teraz e, wystawiał kogokolwiek innego oraz go na ławce rezerwowych zapraszamy tutaj, żeby Niemiec się już. Przygotowywał do powrotu. Wygrajmy to, wygrajmy to z willi i naprawdę będzie dobrze. No i jest doskonale. 4 do 1 miażdżymy naszych rywali. To nie było tak, że oni, wiecie, strzelili nam e, pierwszą bramkę czy coś. To była bramka na 2 do 1, a my potem robiliśmy swoje. Badu się odblokował. Luke Bakio z ławki naprawdę robi robotę. Moder jest super istotnym elementem w środku pola. Jedyny znak zapytania i jedyna e, taka przykrość może być teraz, a mianowicie Aler. Aler coś nam się troszeczkę... Coś nam się troszeczkę zaciął i trzeba będzie nad chłopakiem popracować. Ale czy uda nam się Iworyjczyka odblokować? Czy uda nam się utrzymać przewagę nad Paris Saint-Germain i resztą stawki? Czy uda się podnieść Ligę Europy? I czy będziemy jakoś wzmacniali się w zimie? O tym wszystkim przekonacie się w kolejnych odcinkach.